Witam, witam, witam! Z tej strony Venom Lazarus i oczywiście, kochanie, Eternal Iceless by Venom Lazarus, jakby nie było. Co tam jest? Kuźwa, tak przez chwilę nie wczytane było, tak dziwnie to wy... A tu? Ach, tutaj jest ten... Dungeonik, zapomniałem, i tam statek. Dobre, 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 zajebiste miejsce nawet bym powiedział. Kochani, mieliście rację w kilku przypadkach, na 100, tak? Nie no, dobra, żarty żartami. Zrobimy sobie tutaj naszą wioseczkę. Znaczy, wioseczkę jak wioseczkę. Co tak głośno z tą muzyką, ja was proszę. No dobra, jest chyba okej. Tu byśmy sobie coś zrobili i tu... Tylko jest mały problem. Pamiętajcie o tym, że grając na... na modzie, na paczce modów, jeżeli macie... Trikapitator, to trzeba z shiftem bić, bo inaczej całe drzewo rozwalicie. Tak sobie zastanawiałem się, wiecie co? Poczekajcie. Robimy błąd. Robimy poważny błąd. Gdzie jest moja skrzynka? Sobie tu postawiłem, a oświetliłem teren troszeczkę tego, cyk. Mieliście... Kuźwa. Co to, żelaza nie ma? W backpacku powinno być. No jest, teraz dwa. Dobra, mamy... Tak. Mamy... Tak, o. Będziemy liście zbierali, dlatego że ja myślę, że chyba to zrobimy tak bardzo blisko natury, nie? Kiedyś pamiętacie w Hexicie, jak to zrobiliśmy? No, no to tutaj w Hexicie było to typowo modelowane drzewo. A tutaj zrobimy to... O. Okej. Okay. Teraz pytanie, jak to ogarnąć? Niech no ja pomyślę. Jeżeli by tu było zejście... Tak, zrobimy tutaj poziom 1 i tutaj zejście i tu będzie magazyn, na przykład, o tu, 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 tu. Akurat fajne miejsce na magazyn. Tylko, czyli to musiało być trochę niżej. Czekajcie, to trzeba gdzieś pochodnie stanowczo postawić, bo to naprawdę ciemno. Okej. I się przenieść na górę. Trzeba by się przenieść na górę. Myślałem o tym, żeby zrobić jeszcze jeden patent, że zebrać sadzonkę tego drzewa, posadzić obok drugie drzewo i zrobić taki most z jednego drzewa na drugie. Ale rozmyśliłem się, bo tak to za dużo tego będzie. Przesadzić też nie można, pamiętajcie o tym. Oj, o, widzicie, już. Jakbym tak bił, to 100 lat. A tak to, o. Te drzewo jest śmieszne, bo ma w środku inny kolor i na zewnątrz inny. Dobra. O, Redwood Sampling mam. O, kochani. Poważna rzecz. Tylko teraz tak. To zrobimy może sobie jeszcze głębiej o jeden. Tutaj z tarasem, nie? Dobra. Czyli tak, czy wyżej. Się zastanawiam, bo patrzę, wiecie co, żeby tak zejście do tego magazynu, który będzie tutaj, teoretycznie na tym poziomie. No, żeby to za długo się nie szło do tego magazynu, ale dobra. A tu z drugiej strony musiałbym od sobie troszeczkę, bo nic nie widać. Na pewno będę potrzebował trochę tego drewna śmiesznego. Jak to wygląda? No już lepiej. No już lepiej, teraz tak. A i od góry sobie weźmiemy trochę, poszerzmy jeszcze. Takie, że właściwie teoretycznie ja już powinienem... O! Od razu lepiej. Być sobą, Venomem, a nie kuźwa latając... Co jest? Dobra. Listeczki się przydadzą później, żeby... O, ogarnąć temat. Dobra, czyli... do góry, tak. Dobra. Kurde, co się tutaj tak zacina? No, zobaczcie, no. Coś tu się zbugowało. Okej. Okay. To najczęściej się dzieje tak, jak jest... O, tu jest pewnie jakiś blok, tu.
O, tak, na 100%. I pewnie go nie, wiecie, nie wczytało, a on jest, no, na tej zasadzie. Dobra. Dobra. Tu sobie ogarnijmy już. O. Fajnie. Już mamy 7 sadzonek. Takich 7 wielkich drzew można zrobić, jeżeli byśmy chcieli. I wiecie co? Akurat do... Fajna rzecz mi przyszła do głowy. No popatrzcie, akurat tu by był środek. Oto. Jeśli pójdziemy sobie z tej strony, to też zabierzmy. Fajnie, i tu okienko będzie, i tu. Dobra, ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Teraz pytanie. Dobra, tak zróbmy. Gdzie jest to? Drewienko jest tu. Aha, zawsze tak samo się układa. Dobra. I teraz tak, pytanie, co tu będzie? Tu będzie moja sypialnia, magazyn tam. Dobra. Dobra. Ile to było? Raz, dwa, trzy. Kurde, czasem za mocno bije to. O. Okej. Czy ja potrzebuję to kwadratowe? Dobra, zróbmy to kwadratowe, będzie więcej miejsca. Okej. Super projektant Venom, normalnie będzie fancy. O. Tak. Tutaj mi ta ściana przeszkadza, ale... Okej, tak myślę głośno, czy to nie będzie za duże. Ale dobra. Dobra. Okej. Później to trzeba będzie wszystko przenieść z dołu. Tylko nie w nocy, absolutnie ja się na to nie zgadzam. Ale kochani, no postęp, kurde, popatrzcie, no mam pierwszy raz bezpieczne miejsce w tej grze. Znaczy w tej partii, bo kurde, po prostu widzieliście, co się działo, jak ginąłem. Jestem po prostu już przeszczęśliwy. A i zabrakło tego drewna. Chyba, że mam 27 sztuk. Chyba, że środeczek ułożę jeszcze z tego fajnego, takiego jaśniejszego. O. Pewne jest jedno, kochani, że będę musiał gdzieś znaleźć takie samo drzewo, albo posadzić i je, brzydko mówiąc, ściąć. Potrzebuję więcej tego drewna. Tak, bo te drewno jest naprawdę fancy, więc... trzeba by mieć te drewno, no po prostu. Tylko jak to zrobić? Czekajcie. Tu dwa. No i znowu mi zabraknie. Dobra. No ale już mamy jakiś zaczątek naszej bazy. Nietoperek. A właśnie, kochani, mówiliście mi, że Void Walker, chyba Void Walker, ja nie pamiętam, któryś z powyższych ma bardzo duże życie i że należałoby go używać. Zobaczmy, ile Void Walker ma. Ile serduszek? O kurczaczek. Mogę wyłączyć, to by było trzeba. O nie, tutaj. O właśnie. To się tak robi. O, i to. O, i od razu lepiej. Czasem mnie drażni ten Nej, powiem wam. Kurde, jak ten Walker zasuwa szybko. No rzeczywiście ma dużo, ale trudno powiedzieć dokładnie ile. No ale dobra. Ewentualnie coś do latania muszę skombinować jeszcze, co będzie miało duży ten. Dużo. Czekajcie, czy ja mam jakieś kości? To jest dobre miejsce. O! Czy ja mam jakieś kości? Pomyślcie, że z takiej jednej małej sadzonki taki baobab rośnie. Czekajcie, czy ja mam kości? Kości gości! Nie mam kości. Nie mam kości?
Poważnie? Szkielet? O kurde, ja nawet miecza nie mam. Dobra, łuk. Łuk jest. Nie mam ani jednej strzały. Muszę jakąś strzałę skombinować. O! Dobra. Szkielet! Gdzie jesteś? Szkielet potrzebuje kości, gości! Kości, gości, szkieletości. O lalalala. No zobaczcie. Jak na pochybel, no jak. A ty kim jesteś? Lottoman? O. O. Ty. Jakiś dobroci, dawaj. Czekajcie, Sakura. Trzeba go szybko. Co? Ej, stój tu. Stój, 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 stój. Stój tu. Wejdź tu jeszcze. No, jeszcze kawałeczek. O. No i jest. Złapałem Lottomana. No dobre rzeczy ma. Rare weapons are for sale here. Dobra, na pewno będę musiał pomyśleć. Ja chyba wiem dlaczego, bo ostatnio zmieniliśmy na. O, dobra. Sorry, kochani. Poziom trudności był nie ten. Ale to ze względu już na to, że ostatnio, kurde, kombinowałem, bo miałem problem z paczusią. Ale niestety, na szczęście. No. Na szczęście to była moja wina. The Economy is Hard Business? No nie. No tak, podpal mnie jeszcze, zginę, kurna, jako nietoperz. Shit. I prawie mu nic nie zadałem obrażeń. Albo inaczej zróbmy, czekajcie. Chyba, że zrobię tak, jak wy mówiliście. Czekajcie, czekajcie. Void Walker. Skoro ma tyle zdrowia. Fuck. No, tyle samo, co. Chyba więcej niż człowiek. Nie może mieć. Cholera, to by się do wody przydało wejść. Co ze mnie tak paruje? Weakness jeszcze w dodatku. No dobra, zregenerujmy się. W mordę! A tu jeszcze jeden creeper teraz. Z NASA! Zobaczcie. Rare slowing creeper de NASA. Blast cloaking quicksand. Dobra, jakieś czapeczkę sobie zdobyliśmy. Czy ten się regeneruje? Ciekawe. A, what the fuck? Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Ten Void Walker jest wysoki na jedną kratkę. Dobra, spadamy stąd. Wiecie co, te drzewa wykończyłbym. Bo ten na razie, ten szkielet, to tylko i wyłącznie na razie nas podpala, więc. Jakbyśmy zrobili tu malusi porządek, żeby za mną nie łażono. Oj, głowę mu odstrzeliłem! Ojej! Wykrwawiał się! Jezus, co tu się dzieje? Dobra, tu nie ma zła, tu nie ma zła. To znaczy, na minimapie jest od cholery zła. To się zgadzam z wami. Ja chcę kości. Mam pomysł. Szkielet! Kuźwa! Zostań tu. Poczekaj, szkielet. Chwileczkę na mnie poczekaj! Zombiak, ja cię kuźwa słyszę. A z żelaza? No możemy zrobić z żelaza. Patyki mamy. To one jakieś takie, kurde, dziwnego koloru. Z tej natury. Weźmiemy sobie. O! Dobra! Dawaj mi tego kurde dziada. Złomiarza jednego zaraz dorwiemy. W wodzie mi mało co zrobi, więc o to chodzi. A poza tym jest to złoty, więc Inferal. Jest dalej. Cześć. Kurde, jak on nawala szybko. Dobra, ucieczka. Regeneracja.
Wieśniak! No nie! Creeper, ja cię kuźwa... O Jezu, to ten infernalny... Nie, 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 jakiś Quicksand, coś tam. Ale już prawie z tego złotego zdjęliśmy, tylko kurde... A to dupek, no! A czekajcie, a jakbym stąd sięgnę do niego? Nie! 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 O ty kuźwa troll cholerny! Gdzie ten troll cholerny? Tam są trolle. Wieśniaki jedne. Dobra. Jestem ciekaw, czy... Stojąc w jednej kratce... Chyba trafiłem. Nie! Charger! Kuźwa, spieprzać! Kuźwa, Charger, idź sobie! Idź sobie, idź sobie! Pobawić się z kolegami, nie ze mną! Shit! No zobaczcie, no nie dadzą mi zaubić tego, kurde, szkieleta, no. Co tam biega tak szybko? O nie! Następny! O nie! Kurde! Wszystko się rozchodzi o jednego małego szkieleta. Jedyny mały szkielecik! Muszę patrzeć, czy ja nie będę czy on w ogóle jeszcze jest tam? Pływa, dobra. Dobra, próbujemy. Okej. Ojej, dopłynę do niego! Nie dopłynę! Nie, dobra. Oż, kuźwa, zginę. Nie! Shit, pół serduszka. Normalnie i jeszcze drzewo. No kuźwa, jak na dodatek, no. Spadaj! Wieśniaku, ja się muszę zregenerować. A ile, jak jestem nietoperzem, ile zabiera mi serduszka z pełnego? Poczekajcie. No prawie go zabiłem, no. Czekajcie. Teraz. O kuźwa, dwa. Wiem, zrobimy wiaderko. To jest najlepsze rozwiązanie tego dnia. Kto cię tu zapraszał? Dobra, zginął. Cholerny goblin. Potrzebujemy... A nie, mamy z wiaderko. Mamy wiaderek tyle, że Jezus Maria, możemy się utopić w nich. Dobra, weźmiemy wody. Zrobimy numer z drzewem. Nie wiem, czy znacie numer z drzewem? Kochani, patrzcie na to. Cyk. To jest mój autorski numer z drzewem. To sobie urosnę. Kucnę. I dziwota nie może mi nic zrobić. O Jezus, gdzie woda? I teraz ginie. Chlup. Dziękuję, załatwiona sprawa. Zawsze woda z drzewem robi swoje. Co my tu mamy? Co on zgubił? Jajko, przyda się. Poważnie, Protection 2, tylko i Unbreaking 2. Ja cię kręcę, co za... Drzewo! Kuźwa! Spadaj! A co to to? Holy Top Seed. Święte drzewo. Czy coś z tego można... Czekajcie, otwórzmy sobie... Zrobić. Holy top... To to jakieś nasiona chyba, nie? Co trzeba by było... Właśnie, miałem mam szkieleta tego... Czekać. To będziemy... Później sobie zaoramy i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie dom. Gdzie ta sadzonka moja? No nie mówcie, że mi szkielet ukradł. No, jest. Uwaga! Shit, to będzie bolało. I mamy drzewo! Dobra, i ona ma smite efficiency. No dobra. To teraz zobaczcie, jak to się robi. Bez... kurde, Charger, idź sobie stąd, w mordę jeża.
Spróbujemy od dołu. Chwilę to potrwa. No, bo nie na shifcie. Pobijemy sobie. Prawda jest taka, że stracimy się kierkę od razu, na 100%. Ale zobaczycie, ile drzewa zbierzemy. Zobaczcie. Ogólnie tak popatrzyłem sobie w międzyczasie na minimapę, tak trochę gęsto wokół mnie stworów. Jakichś takich dziwnych ikonek, których nie mam pojęcia, o co chodzi. Ciekawe, ile zetnę tego drzewa. Bo na pewno mi zabraknie siekierki na to, żeby zsiąść je do samej góry, więc to się nie zdziwię, ale... Zlaguję? Ach, jeba to jak trochę coli. Ale nie pijcie za dużo coli, bo... Za dużo coli jest niedobre. No i... Jezus... Nie. Sasquatch, odejdź ode mnie. Proszę, szybko rozwalaj te drzewo już. Trochę dziwnie, ale mało na to wystarczyło. Jezu! Co za chamstwo! Powiem tylko tyle. To było chamstwo i drobnomieszczaństwo. Tyle. Tyle chciałem powiedzieć. Buraki. Oddawać moje rzeczy. No ogólnie rzecz biorąc, ja będę z tego drzewa sobie brał ile wlezie drzewa. Albo ewentualnie je tylko tutaj, o tutaj tą warstwę wezmę, okoruję. Więc nawet będzie drzewo ładnie wyglądało. A gdzie są moje jeszcze rzeczy? A tu jeszcze jajko. Mój czerstwy plejt, spodni nie miałem, miecz jako taki jest, no i nie, że tak powiem, niebezpieczny łuk. Dobra, ale mamy drzewa, a drzewa, a czekajcie, mamy te takie różowe, no nie, te takie jasne. Jest niejasnego, to ja chciałbym podłogę sobie zrobić. W końcu, ewentualnie. Teraz tak, się zastanawiam. Tak, to sobie zrobimy tu ścianę. O, to w takim bądź razie, czy ja mam nożyczki przy sobie? Mam. To zabierzmy. Kuźwa, no poszedłem bez siekiery. Bez siekiery! Jak można pójść bez siekiery? Lecę! Proszę cię, cyklop! Co to wybuchło? Trzeba patrzeć, czy kurde te cyklopy i inne takie nie gubią czegoś, bo powiem wam szczerze, zauważyłem, że... Co tam się dzieje do cholery? Sasquatch! Ja cię proszę. Nic. Nic zupełnie. Zauważyłem, że niektóre te stworki mają... No co to tak wybucha do cholery? Dobra, lecę zobaczyć, bo to zaczyna być niepokojące. Kurna, tylko z której strony? Pod ziemią? Oj! Ta, pod ziemią. Kurna! Chargery! Jeden, drugi, trzeci. Spadać. Jeszcze... Nie mam pojęcia, co tu się dzieje, ale ja chyba nie chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Może tu? Nie, nie chcę. A niech się tam wysadza sobie coś, ktoś, coś.
A ci panowie to kto? Hallo? O kuźwa, trole! Ale jak biją. Pamiętajcie, trole tylko najlepiej na odległość je rozwalać. Dlatego, że... Trole to są skurczybyki, które widzieliście, co czym walą. Jakimś... O ty kurna cwaniaczku! Uciekłeś? Odgłosy mi się przypominają z kiedyś z paczki na modach, nie? Pamiętacie? Napiszcie, jeżeli pamiętacie. Dobra, mam siekierę. Może łaskawie wrócę do budowania. Tu mamy drugie drzewo. Ładnie to wygląda, to drzewo, tylko że tam będziemy mieli dużo syfu zaraz. Dużo cholery. Dobra, w końcu mogę być sobą. Tak. Co ty robisz? Co ty robi? To zabierzmy. I to zabierzmy. Dobra. O, już mamy sufit. Pięknie. Dobra. Teraz tak, zastanawiam się, gdzie tu okna zrobić. Okej, czyli jeżeli zrobimy wejście tu, to teoretycznie chciałbym tu na całej długości okno. Dobra. Dobra, to będzie tak. Sobie zróbmy tak. No, jesteśmy w miarę bezpieczni, więc możemy sobie naprawdę taką galeryjkę walnąć, wiecie, fajną, że... O! To muszę wyciąć tylko to, bo mi światło zasłania. Okej. Co mnie biło? No, chyba jest okej, tak mi się wydaje. Okej, tu jest wejście, tu drugie okienko. Dobra, tutaj sobie zrobimy. Tam musieliśmy zejście później zrobić. Okej. Później spokojnie, nie przejmujcie się, że tak trochę dziwnie to wygląda, bo ja później sobie jeszcze to obłożę odpowiednio liśćmi i tak dalej, bo to te liście zbieram przecież, nie? Tutaj przejście, no tutaj muszę stanowczo to ściąć, bo mnie drażni. Ale spoko, później tutaj weźmiemy to, zaokrąglimy tego sprawę, żeby to naturalnie wyglądało. A nawet wiecie, co zrobię? Zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to zrobię. Ponieważ mamy tu za płasko, nie? To tak trochę nienaturalnie wygląda, ale tak jak zrobimy o tak, to już... O! Tylko to mnie drażni. Dobra, i tutaj weźmiemy tak... O! He! Już wygląda bardziej... Dziko! Tak, dzikie kształty. Okej, dobra. Nie, pamiętajcie, dzikie kształty są nierównomierne. O, tutaj też można dodać. Byle nie tu, bo tu jest okno. No dobra, to tego. Czy z tej strony też chcemy okno? Właściwie czemu nie? A co tu mamy z tej strony? W ogóle dlaczego mamy śnieg? Oj, wpadłem gdzieś. Aha, zimowo. Ja wiem. Z tej strony na pewno nie walniemy sobie okna tu. Teoretycznie można by to zrobić. Jakieś takie okienko tego typu. Czekajcie, gdzie są nożyczki. O. Typu, żeby cokolwiek było, nie? Tak. Backup. Pamiętajcie, dobry mod to naprawdę ten aroma backup. W ogóle ten aroma cała to jest naprawdę genialnym wynalazkiem. Coś się posypie albo coś, to przynajmniej mamy backupa już zrobionego. Czekajcie, tak? No tak, no bo to jak to inaczej. Czekajcie, bo to idzie tędy. O! Dobra. Nie. To nie tak.
Ten tutaj te gałęzie to też tak średnio wyglądają. Oj. Czekajcie, bo wezmę sobie, usunę to stąd. Ok, nie wszystkie można usunąć, bo żeby nie zaczęły liście znikać. O. Pierw sobie zróbmy narożnik. Ok. Cholerne drewno. Czekajcie. O, pięknie. Fajne te drewno, podoba mi się. Jest takie inne, po prostu. Zawsze stawiamy sobie z łaka albo z czegoś, a teraz zobaczcie. I sobie zrobimy to też z sufit z tego, bo tego jest najwięcej. O! No, dobre okno, fajnie, widać gwiazdy. Podoba mi się to tak przez liście. Dobra, tu sobie... Jeszcze mamy 23 bale. Tu będzie całość zamurowana. No kuźwa, jak ja postawię. No, pamiętajcie jeszcze raz. Trikapitator, jeżeli macie, to się bierze z shiftem. Bo inaczej setniecie sobie... Ja już kiedyś sobie tak domek załatwiłem. Czekajcie, bo... 3. Dobrze jest. Sobie tak inteligentnie kiedyś, kurna, zciąłem domek. Dobra, tutaj byśmy zrobili zejście. Chyba tu. No, tak mi się wydaje, że tu by było zejście, więc tutaj sobie zostawmy. Poza tym drewna już nie mam. A nie, czekajcie, to jest to. Okej, tu będzie zejście. Dobra, to sobie zostawmy w ten sposób. I tu piękne okno trzeba walnąć. Ja uważam, że tu jest piękny widok, tylko... się przez te liście przekopać trzeba. Okej. Poza tym nożyczki są szybkim sposobem, żeby się pozbyć właśnie liści. Bo ręcznie to by było dwa razy dłużej. O właśnie. To już mi się podoba, czekajcie. A, taka ściema niby tu. Okej, tutaj też się tego pozbędźmy. Troszeczkę trzeba przystrzyć żywopłocik, bo jest troszeczkę za mało fancy. Uej! No tak ogólnie to... Bycie Batmankiem to też boli, ale mniej, więc chyba się zmienię. Okej. Pozbierajmy to. Jak to wygląda z tej perspektywy? Zjedzmy sobie coś. No wygląda, no już jest o wiele lepiej według mnie, bo tu, tylko że tu jeszcze będzie tak. No, może być, jest fajnie. Teraz tu. Jeszcze tu. I tu. I tutaj przywalimy, o. Widzicie, ile czasu zajmuje rozwalanie liści ręką. Właściwie to można by to tak postawić. Później na górę trzeba polecieć. Wiecie co? Choroba jasna, ja bym nawet takie duże zostawił. Chociaż czekajcie. Aha. Idealnie. Symetrycznie i w ogóle. Miodzio, tak zostawimy. Tylko, że wolałbym, żeby tu było. A jak tutaj? Dobra, niech tak zostanie. No ale mamy okna, my przynajmniej oba, by w słońce schodzi, my tutaj patrzymy, o tam widzimy tych dziadów cholernych. Cudownie, mnie się bardzo podoba. Dodajcie jakieś komentarze, co wy o tym sądzicie. Na razie to mówię, to jest taka wstępny szkic, żeby w ogóle się tu wprowadzić, nie? Bo później będziemy zmieniali to, ewentualnie, że będzie potrzeba. Musimy się zabezpieczyć przed stworami, żebyśmy mogli sobie w spokoju na przykład craftować, bo normalnie, kurde, tam na dole to jest tak niebezpiecznie. Poza tym chcę zrobić tak, żeby na tym drzewie w ogóle nie było pochodni, a żeby ich nie było, to muszę zabezpieczyć się porządnie w domu. O. I zabrakło drewa. No dobra. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda tylko na koniec. Z tej strony... Szczerze...
Na liściach się chyba nie spawnują stwory, więc sobie zrobimy w ten sposób. O! Szczerze, ja wam powiem, to nieźle wyszło. Kurde, zarąbiście. Jeszcze można nawet gęściej to tak, że tak powiem, obłożyć. Nawet można się pokusić o coś takiego. O! I kurde, tu nikt nie skuma, że coś tam jest. Znaczy teraz to wiecie, bo jeśli zdradzać jedynie będzie światło. Tu jeszcze lepiej jest. Fajnie to wyszło. Te drzewo trzeba będzie obskubać z drewna. Ale już mi się podobało. Tutaj takie wiecie... szczegóły. Poza tym obłożyć trzeba z góry drewnem, żeby mi się jakieś cholerstwo na górze nie zespawnowało. Wiecie o co chodzi. No. No luzik. No. Więc mamy początki domku. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i do następnego kopania drzewa. Nie, no nie, nie, nie. Dobra. Do następnego ubijania potworków. Hejka!